Zudendasz. Zudendasz? Zudendasz? To jest książka. Zudendasz. Trzymam w ręku książkę Carson Ellis. Przełożył Michał Rusinek, wydał wydawnictwo Wytwórnia. I jak czytamy na czwartej stronie okładki, Zudendasz, co to jest? Jakiś żart, zabawa, a może zagadka. Zabieramy Was na łąkę, gdzie ważki, biedronki i żuczki mają swój świat, język i konej mazek. No i Michał Rusinek pisze tak. Przyznajcie się, kto z Was nigdy nie przyglądał się maleńkim owadom i nie zastanawiał, o czym one ze sobą rozmawiają i po jakiemu. Pani Carson Ellis podsłuchiwała je na tyle długo, że nauczyła się ich języka. Owady przez nią podsłuchane posługiwały się angielską wersją owadziego języka, którą trzeba było przetłumaczyć na wersję polską. Pomagał mi w tym pewien żuczek, który czasami chodzi mi po ekranie komputera, pytając – Zudendasz? I jakbyście mu na to pytanie odpowiedzieli? I to jest taka propozycja, jeszcze niespotykana wcześniej w Polsce, żeby oglądając sobie tutaj ilustracje, zastanawiać się, no właśnie, co tu jest napisane? Zudendasz? Mebim. Co znaczy mebim? Ja wymyślę sobie, że to mebim znaczy nie wiem. Zudendasz? Mebim. Nie wiem. Bo tak mi jakoś pasuje. Mebim to mi tak się blisko kojarzy z nie wiem. Ale nie wiem, czy to tak będzie. Na, na. Tutaj ktoś wisi. Tak, i woła na, co to może znaczyć? Czy on woła na i sobie śpiewa ha, ha, ha? Czy może on wie, co tutaj jest narysowane i właśnie poprzez mówienie na, informuje nas, co to jest? Co to jest? Sytuacja się tutaj rozwija, pojawiają się inne żuczki, sytuacja się rozwija, tak? One sobie tutaj opowiadają historię, sytuacja się rozwija i tu się rozwija. Generalnie to jest taka ciekawa historia, zobaczcie, że tutaj są białe plamy, my tak schodzimy w dół do tego świata robaczków. Czasami, o, pojawia się też taka strona, bo przecież nie tylko jest dzień, ale również noc, chociaż najczęściej akcja tej książki dzieje się w ciągu dnia. Potem się wydarza coś takiego, o, że już nie jesteśmy na samym dole, tylko o, właśnie jesteśmy coraz wyżej. Będzie znowu czekać kolejna noc. Jak się to wszystko skończy, to Wam nie powiem. Takie zaproszenie do rozwijania skrzydeł wyobraźni, do odkrywania takiej kreatywności języka, do bawienia się w tłumaczy. Taką tę książkę możemy czytać no właściwie z dziećmi, z młodzieżą na każdym etapie kształcenia, ze studentami, z dorosłymi, no bo to świetna zabawa językowa i sprawdzenie, w jakiej jesteśmy kondycji. Takiej, no właśnie, językowej, kompetencyjnej. Zudendasz. Dzisiaj jako 26. propozycja w kwietniu pełnym książek. Pozdrawiam!